ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy się spodziewać, że rosyjska kontrofensywa pamięciowa będzie się rozwijać, pisze Leonid Berszycki z Bloomberga, komentując niedawne wypowiedzi Putina o Polsce w czasie II wojny światowej. W artykule pod tytułem Najnowsza obsesja Putina – nowa narracja o II wojnie światowej publicysta ocenia, że prezydent Władimir Putin i jego doradcy w sferze polityki zagranicznej nie mogli nie dostrzec, że na świecie dominująca dotąd narracja o II wojnie światowej uległa zmianom na rzecz motywów antyrosyjskich. Kreml jest skrajnie uwrażliwiony na takie sygnały, przy czym nie tylko ze względu na propagandę używaną w polityce wewnętrznej, ale również dlatego, że międzynarodowa pozycja tego państwa jest zdobyczą wojenną uzyskaną w wyniku II wojny, podkreśla Berszycki. W jego ocenie, jeśli Związek Radziecki będzie postrzegany jako sojusznik Hitlera, jakim był oczywiście na początku wojny, niż jego pogromca, którym był pod koniec, to taka narracja podkreślająca niegodziwość tego państwa podważy mocarstwowe ambicje Rosji. W wyniku II wojny Związek Radziecki zdobył przecież nie tylko kontrolę nad Europą Wschodnią, ale uzyskał wysoką pozycję w powojennej architekturze międzynarodowej oraz stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, przypomina Berszycki. Dodaje, że dla Putina potwierdzeniem statusu supermocarstwa jest przywilej orzekania, co jest prawdą, a co fałszem, co jest dobre, a co złe, tak jak czynią to Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o nowym hobby Władimira Putina, kliknij film, który właśnie widzisz na ekranie. Do usłyszenia.